Martyna Wojciechowska jest już z nami. No to zacznijmy od tych zabobonów. Jakie zabobony mają ogromny wpływ na życie mieszkańców? Ach, to jest, słuchajcie, niestety pokłosie tego, że edukacja nie jest na wysokim poziomie i to sprawia, że przez wiele, wiele pokoleń ludzie w tamtym rejonie wierzą w rzeczy straszne. Już pomijam to, że wierzą w czarną magię, tak? Że wierzą, że uleczą ich jakieś magiczne eliksiry, amulety, ale to, co jest najgorsze, to jest kusasa fumbi, to jest taki rytuał, który nazywany jest oczyszczeniem skórzu. Kiedy dziewczynka dojrzewa, kiedy ma pierwszą miesiączkę, zbiera się taką grupę dziewcząt i dokonuje się zbiorowego gwałtu, żeby oczyścić te dziewczynki z dziecięcego kurzu. Takie jest dokładne sformułowanie. To dotyczy wielu zresztą kobiet, bo także kobiety, które są wdowami, zanim będą mogły układać sobie życie z innym mężczyzną, też muszą przejść taki rytuał. To jest potworne. Kiedy o tym usłyszałam, to po prostu nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje w XXI wieku, ale w ogóle Malawi jest jednym, jak zresztą padło w materiale, z najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie. Choć kraj piękny, tak? Mówi się o nim ciepłe serce Afryki, bo wspaniali ciepli ludzie, ale do niedawna blisko 40, nawet momentami 50% dziewcząt wydawanych za mąż miało mniej niż 18 lat. To jest więc, to, o czym mówiła dokładnie, teraz, więc te, że ją zatrwożyła. Wiecie, te 12, 13-latki, 14-latki, które nie mogą się uczyć, które momentalnie zachodzą w ciążę, rodzą jedno, drugie, trzecie dziecko. One nie są wykształcone, te dzieci nie będą wykształcone i tak naprawdę poziom życia w tym kraju spada. Ale idzie ku lepszemu dzięki takim kobietom jak ona, prawda? Słuchajcie, to jest po prostu kobieta rakieta. To jest kobieta jedna na milion. Ja dawno nie czułam się tak onieśmielona w ogóle niczyją siłą, bo zobaczcie, tutaj na tych materiałach widać, ona jest... Nie wiem, no sięga mi do ramienia, waży po prostu, nie wiem, 45 kilo, ale ma taką charyzmę i taką moc i została wybrana jako następca swojego ojca, który był wodzem. Ona pochodzi z rodziny królewskiej, co w Afryce no, nie oznacza pałaców i złota, jak widać na załączonym obrazku. Żyją raczej skromnie. I z 13 rodzeństwa tylko ona została posłana do szkoły. I to jest najlepszy dowód też, dlaczego warto inwestować w edukację dziewczynek. Właśnie. I to ona też mówi, że edukacja to jest klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Została wybrana na wodza. Oczywiście grożono jej tym, że zostanie zabita. Doświadczyła wielu prześladowań, ale ona się uparła. I pierwsze, co zrobiła, zabroniła tego rytuału oczyszczania z dziecięcego kurzu. Czy jest już nielegalny? Pewnie się odbywa? Znaczy, powiedzmy tak, w jej rejonie raczej się nie odbywa. Okay. Natomiast to jest wielki kraj. Pod 19 milionów. 19 milionów, a ta społeczność, którą zarządza Teresa, to jest milion. Ale okay. To jest już coś. Tak. I kolejna rzecz, którą zrobiła, to zabroniła zawierania małżeństw dzieciom. Trudno powiedzieć zawierania, te dzieci są po prostu wydawane za mąż, więc zabroniła tego. Ona unieważniła 5 tysięcy. I co więcej, tak? Jednym ruchem powiedziała dość. Po prostu unieważniła ponad 5 tysięcy małżeństw i wysłała te dzieci do szkół. Wow. I po prostu, wiecie, no, być w szkole, gdzie wiesz, że większość tych dziewczynek to były kiedyś żony, niektóre z nich są matkami, a dzisiaj mogą się uczyć, mają zupełnie inne perspektywy, inne możliwości. No, ta kobieta dokonała niemożliwego, naprawdę. A skąd to przezwisko, ten pseudonim, Terminator? Teresa Kacintamoto, pseudonim Terminator, prawda? Jakie wdzięczne. Ze względu na jej niezwykłą skuteczność, bo to jest taka kobieta, której po prostu nic nie zatrzyma. Ona jak się uprze, to tak zrobi. Mimo, że ma przeciwko sobie naprawdę dużą społeczność, podlega jej ponad 50 wodzów wiosek i oni tu przychodzą, klękają przed nią i słuchają tego, co ona mówi. Ona ma niesamowity posłuch i w ogóle ma taką niesamowitą wewnętrzną siłę. Chociaż, słuchajcie, żyje też bardzo, bardzo skromnie. Właśnie powiedziałaś, że raczej skromnie żyją. Ona dostaje równowartość 300 zł miesięcznie. Dokładnie. Tak? Teraz zarabia, spotyka się z przywódcami światowymi. I to niesamowite, że ona jedzie do Waszyngtonu, odbiera nagrodę Vital Voices za swoją działalność społeczną. Od Hillary Clinton, od Michelle Obamy, gdzie bywa na salonach. Prezydent się liczy z jej zdaniem. Teresa Kacintamoto doprowadziła do tego, że w ogóle zmieniono prawo w Malawi i rzeczywiście podniesiono ten minimalny wiek zawierania małżeństw. Inna sprawa, czy jest to przestrzegane, tak. Na wsiach różnie. Ale mimo tego ona wraca, słuchajcie, do tej swojej wioseczki
gdzie mieszka naprawdę w bardzo, bardzo prostych warunkach i gotuje na ogniu, na dwóch cegłówkach. Słuchaj, a może to właśnie stąd także bierze się dzisiaj jej moc? Ona sobie zdaje sprawę, że gdyby nagle odkleiła się od tych ludzi, którymi ma mówić te rzeczy, które mają ich nieść do lepszego świata, to nikt by jej nie posłuchał. Ona jest bardzo blisko swoich ludzi, no bardzo ich słucha, zna ich problemy i wie, z jakimi wyzwaniami się mierzą, więc jest w tym szalenie wiarygodna. Dziękujemy ci, że ją znowu wynalazłaś dla nas. Masz taki dar wynajdywania kobiet, które na krańcach świata. Na krańcach świata, ale wiesz, czasami są one też blisko. Ostatni pandemiczny cykl pokazał, że nie dostrzegamy to tych takich mocnych kobiet. Tak, i w tych kobiet. Turystycznych, całkiem niedalekich krajach, jak tak, się okazuje, prawda? Można dostrzec niesamowite bohaterki.